Halo, halo, no dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Już na samym początku chciałbym was prosić o zasubskrybowanie mojego kanału oraz zostawienie łapki w górę albo w dół, jeżeli z jakiegoś powodu te filmy wam się nie podobają, albo chcielibyście zobaczyć tutaj coś więcej, albo inne tematy, abym dla was poruszył, to koniecznie dawajcie mi znać. Ja te filmy tworzę dla was i to na waszej opinii najbardziej mi zależy. Jeżeli przyjdzie wam do głowy jakiś pomysł, albo macie już wizję, abym nagrał i zmontował dla was jakiś film, koniecznie dawajcie mi znać. Ja już dzisiaj się ogarnąłem, jestem gotowy, niedługo wyjeżdżam na zabieg. Jadę do Make My Dream na kolejny z serii zabieg BB Shine. Ten zabieg ma za zadanie poprawić wygląd skóry, polepszyć jakby komfort, nasze samopoczucie i to, jak nasza skóra wygląda. Jak wiecie, w ostatnim czasie no ja się przeprowadzałem, remontowałem, cały czas coś się działo i jestem troszeczkę przemęczony, więc ten zabieg ma dać takiego glow, ma się lepiej wyglądać, no ma zniwelować oznaki zmęczenia, także ja już jestem po pierwszym zabiegu. Widziałem delikatne zmiany, ale z tego co Ewa mi mówiła, trzeba tego zabiegu wykonać minimum 3, żeby taki efekt był naprawdę wow. Także ja już po pierwszym zabiegu byłem zadowolony, ale chcę zrobić ich więcej, żeby jeszcze lepiej wyglądać, żeby jeszcze lepiej się czuć. Także dzisiaj zabieram was do salonu, nagram dla was materiał, jak taki zabieg się w ogóle wykonuje i czy jest on bolesny, ponieważ no ja pierwszy raz, jak położyłem się u Ewy na łóżku i wykonywała mi ten zabieg, mimo że już z podobnego zabiegu kiedyś korzystałem, no delikatnie byłem w szoku i troszeczkę mnie bolał, więc musicie koniecznie to zobaczyć. Ja łapałem Ewę za rękę, tutaj gdzieś tam cały czas ją ściskałem, ponieważ no nastawienie moje było takie, że to będzie mega lightowy zabieg, którego w ogóle nie będę czuł. Tutaj ten ból nie był nie wiadomo jaki i oczywiście jest on do wytrzymania, ale szok i takie moje zaskoczenie było po prostu takie, że najchętniej bym Ewę przytulił, ścisnął i absolutnie jej nie puszczał, także zobaczymy. Dzisiaj może już będzie troszeczkę lepiej, ponieważ no już wiem, co mnie czeka i jestem na to przygotowany, także zabieram was do Ewy na zabieg. No i co, ja w ogóle jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę nagrywać już dla was z garderoby, ponieważ wczoraj przyjechały mi lustra LED-owe do garderoby, do łazienki. Wcześniej w mieszkaniu pojawiły się tylko lustra takie, wiecie, zwykłe, ale wiadomo, no teraz sytuacja jest taka, a nie inna. Wiele firm jest też na kwarantannie. No musiałem na to wszystko czekać i troszeczkę się rozciąga to wszystko w czasie, także ja pamiętam o tym, że prosiliście mnie o to, żebym zrobił home tour, żebym pokazał wam wszystkie pomieszczenia z mojego mieszkania, ponieważ gdzieś tam już na Instastory i w poprzednich filmach widzieliście zajawki tego mieszkania. Ja o tym pamiętam, tylko chcę wam pokazać to wszystko, jak będzie już gotowe. Czekam jeszcze na zasłony, także myślę, że za jakieś 5-6 dni możemy ruszyć z taką serią vlogów. Dobra, ja lecę, bo nie chcę się spóźnić do Ewy. Widzimy się już na miejscu. Ja już miałem się zbierać, ale przypomniałem sobie o najważniejszym, że nie powiedziałem wam o tym, że na moim profilu na Instagramie zacząłem organizować live'y z popularnymi osobami, z influencerami, z aktorami, z gwiazdami, które są narażone w sieci na hejt. Tak jak widzieliście po ostatnich filmach, hejt i niemiłe komentarze w kierunku mojej osoby coraz bardziej się nasilają i jest ich coraz więcej. Pojawiły się też groźby karalne, obok których nie mogłem przejść obojętnie, więc stwierdziłem, że to będzie taki fajny temat, żeby ludzi wyedukować, powiedzieć im o tym, że to po pierwsze to nas boli, że są to karalne i podchodzące pod różne paragrafy, no wiadomości czy komentarze. Chcemy też uświadamiać młode osoby, które no nie wiedzą o tym, że bardzo łatwo jest każdego w internecie namierzyć i to, że nie mamy profilu ze zdjęciem, że nie podajemy tam swojego imienia i nazwiska, to nie znaczy, że jesteśmy anonimowi. Zapraszam was zatem na mój profil na Instagramie, tutaj wam go oznaczam. Będę tam was informował o tym, kto będzie moim gościem, o której godzinie będą live'y, więc jeżeli ktoś jeszcze mnie tam nie obserwuje, to was do tego zachęcam. Wczoraj już odbył się pierwszy live, który zapisałem i jest dostępny na moim profilu. Możecie go sobie zobaczyć i obejrzeć. Zastanawiam się też w ogóle, czy nie powrzucać tych live'ów tutaj na YouTube, żeby jak najwięcej osób je zobaczyło, ponieważ naprawdę uważam, że temat jest bardzo na czasie i może otworzyć oczy wielu osobom. Zastanowię się jeszcze na ten temat.
temat. No dobrze, ja teraz już uciekam i widzimy się w gabinecie u Ewy. Jeszcze tak na szybko pokażę Wam moją stylizację na dzisiaj. To są rzeczy z ostatniego hola zakupowego. Bardzo fajnie się w nich czuję. Zaglądam tylko cały czas przez okno, bo widzę, że jakaś zamieć się szykuje i nie wiem, czy... No nie za bardzo się wyletniłem, ale naprawdę zobaczcie, pytaliście o te dżinsy. One naprawdę świetnie i fenomenalnie wyglądają. Wyglądają troszeczkę tak tutaj przy tych nogawkach, tak jak Wam mówiłem, na za duże, na takie szerokie. Ale mi się to bardzo podoba. Tutaj założyłem oczywiście pasek. Białe polo Ralfa, ale zaraz jeszcze zobaczę, czy się nie będę przebierał, ponieważ no pogoda jest dramatyczna i ma tak zostać do końca przyszłego tygodnia, także no wiosenne stylizacje i wiosenne outfity chyba muszą wrócić do szafy. Kochani, no i zobaczcie, z mojej letniej stylizacji nie zostało absolutnie nic. Ja teraz biegnę na Ubera, ponieważ do Ewy zawsze sobie zamawiam, ponieważ tak mi jest wygodniej, tak mi jest bardziej komfortowo. Nie lubię po zabiegu tak od razu wsiadać do samochodu, ponieważ jestem zawsze trochę odprężony, zrelaksowany. No i co, jedziemy do Ewy. Tym razem. No, bardzo dobrze. Mogę oddać herbatkę. I co, zaczynamy? Zaczynamy, ale muszę coś powiedzieć. Tak. Dlatego, że ostatnio jak oglądałam twój vlog na YouTubie, to było przegenialne, robiłam 3 razy repeat, bo twoje wejście z parasolem, dzisiaj moje kalorie przypominam, wejście z parasolem i to jest skandaliczna pogoda! To jest po prostu hit. No bo słuchaj, to jest zawsze tak, że jak ja umyję samochód, albo nie wiem, jakoś lepiej się ubiorę, ja dzisiaj już też jestem przebrana. Ale ja to wszystko rozumiem. I ta pogoda jest po prostu skandaliczna. To nawet nie skandaliczna pogoda, tylko ta szczerość, wiesz, bijąca z tego jak ty byłeś bardzo oburzony po prostu. Trochę tak jakby przedszkolak wejstopko z kupą, wiesz. No to co, ja mogę się kłaść? Mogę w butach? Zapraszam, mógł. Oddaję ci moje okulary. Dobrze. Dziękuję bardzo. Kupa robota. No kupa robota, ale to jest fajne. Zwłaszcza, że ja tego nie robię. No i zostały jeszcze, o Jezu, boję się. Muszę się dobrać do tego, wiesz? No bo ja tego nie wiedziałem, jak mam to na ała. No ty sobie po prostu zdarłeś na skórek, a w środku wszystko co miałeś... Zostało. Zostało, czyli... No dobrze. Konkretnie nie zrobisz. No nie, o Jezu, to boli. Ale wiesz, że masz za karę po prostu. Będę papa, kocham cię. Naprawdę? Ale mi się dobrze, miło zrobiło. To dlatego ty taka w skowronkach dzisiaj? A ja! Chłop, oprócz mojego mi coś miłego powiedział, to jak nie w skowronkach? Ja też ci mówię zawsze miłe rzeczy. No, ostatnio, nie, ostatnio ci mówiłem, że jesteś prawie w ogóle nieopalona po wakacjach. To było tak? To było. Prawda. Aczkolwiek dla mnie to jest komplement. Tak, bo nie można się opalać. To znaczy, że mój krem dobrze działa. Tak. O Jezu. To była tragedia, więc ja już pierwszy nawet jak sobie to zacząłem wyciskać, ja mi chyba do ciebie zadzwonię, żeby ktoś mi to tylko wycisnął. Ktoś powiedział nie. Nie. Jak ktoś to dzwoni, nie. Nie, ale bo ja sobie mam taką igiełkę też i próbowałem się to przebić, ale to chyba za płytko to przebijałem. Ty naprawdę się za to nie wiesz. No to szkoda twojej skóry. No wiem. Ja się boję, że mi się zrobi to samo, co mam tutaj. No, może tak będzie, jak tam dłubałeś po prostu. To
sobie tak rozumowałeś, że bez sensu. No bez sensu. A teraz tak, tej górki już nie ma, myślisz? Podskórnej? Gdzie? Tu. Tutaj? No. Bo tam w środku ci wszystko oczyściłam ładnie, okay. Więc... Więc wiesz, górka będzie, bo to jest po prostu nabrzmiałe. No, ale ona się bardzo ładnie nam będzie z dnia na dzień już chować po prostu. Tylko w środku, najważniejsze, że w środku nie masz treści robić. Okej. Bo to chodzi o to, żeby to wydusić całe, tak? Tak, chodzi o to, żeby całe i żeby wpuściła tam substancję, która zadziała antybakteryjnie. Czyli dobrze, że ja to przepaliłem mimo wszystko. No tylko, że jak ty zrobiłeś sobie nie dziurę do stanu zapalnego, tylko zerwałeś po prostu na skórek, no to źle. Bo chodzi nam o zupełnie inną głębokość warstwę. Słuchaj, może my nagramy tutorial wyciskania syfu, bo to jest osób, które nie jest w stanie no, pójść do kosmetyczki. Może to tak krwawi? Ja nie jestem kosmetyczką, tylko kosmetologiem. Przepraszam. Po pierwsze, ale się nie obrażam tylko tak. Ale dużo osób jest takich, która się obraża, bo to jakby nie to, że ujma jest, tylko czasami kosmetyczki wykonują zabiegi, które powinien wykonywać kosmetolog, jest tak? Wiesz co, dla mnie kosmetyczka to jest osoba, która w sumie może wykonywać to samo, tylko po prostu ma inne wykształcenie. Baby Shine, które polega na tym, aby poprawić kolory tej na skórze Patryka. Będziemy wtłaczać substancję, która ma w sobie barwnik, trochę wygląda jak podkład, aby ta substancja weszła nam pod skórę i dawała efekt świeżej, kolorytowo skóry rozpromienionej, tak jakbyśmy mieli cały czas na sobie podkład. Czyli tak jak po wakacjach? Tak jak po wakacjach. To widzisz, ja zanim tutaj do Ciebie przyjechałem, o tym wszystkim opowiedziałem i opowiedziałem to prawie tak, no prawie, no. Ty już mi konkurencji tu nie rób. Ja już dzisiaj Ci zrobiłem konkurencję. Jakby Patryk kiedyś salon otworzył, to nie chodźcie do niego, bo naprawdę się nie nadaje. Weź no nie pokażemy Wam, co zrobiłem sobie po tej stronie, bo chciałem się zabawić w kosmetologa i mi nie wyszło. Tak, dokładnie. Także on jest lepszy w YouTubach, w różnych innych PR-owych, marketingowych rzeczach, na których się znasz. Ładnie. Natomiast twarz zostaw mi, szczególnie swoją. Natomiast tak, ja posmarowałam teraz skórę właśnie tym preparatem i działamy wtłaczając preparat Dermapenem, czyli mezoterapią mikroigłową. Trochę jest to nieprzyjemne, ale myślę, że zaraz mina Patryka będzie... Trochę inna będzie mówić, jak jest bardzo nieprzyjemne. Także działamy. Nie, ale ja o tym też mówiłem, że to jest ból, ale on jest do wytrzymania. Tak. No i dzisiaj już jest przyjemniej. Pierwszy zabieg jest zawsze najgorszy, dlatego że nie wiemy na co zwrócić uwagę, nie wiemy na co się piszemy. Trochę jest brak zaufania do osoby, która wykonuje zabieg, zazwyczaj przy pierwszych zabiegach. Przepraszam, ja zawsze mam tak, że kicham, jak mi to robisz. Nerwy są połączone z brwiami, wiesz? Okej. Okay. Kichanie wynika z tego, że przy brwiach majstruję. Przy pierwszym zabiegu zazwyczaj są emocje i trochę się boimy, dlatego wydaje się, że jest dużo, dużo gorzej niż okazuje się przy drugim zabiegu. Zresztą chyba właśnie tak jest w Twoim przypadku, tak, prawda? Tak, no, pamiętasz, ja byłem tak zaskoczony, że aż tak mnie to bolało. Ja tutaj się aż... No, kuliłem na tym fotelu, a dzisiaj jest naprawdę luzik. Oprócz tego, że chce mi się cały czas kichać, ale to tylko przy czole. Przy czole, tak, no głównie właśnie przy brwiach. Teraz znowu smaruję preparat, który nam wnika właśnie w dziurki, które zrobiliśmy tymi mikroigłami. I lecimy dalej. Teraz mogę zmienić trochę metodę. Bardzo, naprawdę, dzisiaj jest super. No. Ja tak nastraszyłem, bo już wiesz, w domu zacząłem nagrywać. Tak. I mówiłem, że ja tutaj łapałem Cię, chciałem Cię w ogóle ścisnąć, zacisnąć, a dzisiaj no, nie, to nie, Ty nie będziesz poszkodowana, bo nie poczujesz tej to bliskości. To ja będę Cię ściskać i zaciskać. Nie poczujesz tej bliskości ze mną. No, widzisz, ale nadrobimy. Tak, dokładnie. Będziemy się ściskać na pożegnanie. Serdecznie pozdrawiam mojego męża. Tak. Nie, naprawdę, jest dzisiaj super. Leży. Czoło już skończyliśmy, jeżeli chodzi o tę część zabiegu. Oczywiście na sam koniec będzie jeszcze maska. Natomiast przechodzę do kolejnej partii. Będziemy teraz zajmować się policzkiem. Dobrze. Zgadzam się. Dobrze.
część tego zabiegu. No, jest przyjemnie. Najprzyjemniejsze to będzie masaż dłoni. Och, tak, zapomniałem. No. Ostatnio tak przyjemnie mi było. No już te włosy pobiciłam. No nic. Ale tak tylko delikatnie zaraz zmienię. Dobrze, no to... Zobaczcie, przeżyłem, naprawdę nie było tak źle. Nastraszyłem was tak naprawdę na samym początku, daliśmy radę. Jeszcze delikatne oczyszczanie dwóch dosłownie takich niedoskonałości Ewa mi zrobiła. Tej strony wam nie będę pokazywał, bo tak jak wspomnieliśmy podczas tego nagrywania, chciałem pobawić się w kosmetologa, w kosmetyczkę, we wszystkich i zrobiłem sobie, no można powiedzieć nawet krzywdę, no ale już Ewa powiedziała, żebym tego absolutnie więcej nie robił, także stosuję się. Powiedz i będę się jej słuchał. Będę się jej słuchał i już więcej tego nie zrobię. Dobrze, my teraz szybko... Tak, my teraz szybko lecimy do domu, ponieważ robię o 19 live'a z Tomkiem Ciachorowskim, będziemy rozmawiali o hejcie, także Ewa pomiędzy pacjentami, zapraszam cię do oglądania. Ja na pewno, bo jestem twoją fanką. Dobrze, lecimy. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszy zabieg i widzimy się niedługo. Dokładnie. Buziaki, jestem ubrany i Ewa mnie no, zawróciła. Tak. I słucham. Chciałam ci wręczyć moje najnowsze dziecko, czyli serum z witaminą C, ale to nie tylko, bo z peptydami, które są tak małe, że potrafią zniknąć do skóry właściwie i tam. Gdzie chcemy, dziękuję bardzo, czyli tam, gdzie chcemy dotrzeć, aby wywołać efekt przeciwzmarszczkowy, one to potrafią robić, oraz z czynnikami wzrostu, które regenerują skórę i naprawdę bardzo fajnie regenerują, są te składniki w bardzo dobrej ilości podane tutaj w tym serum, także no to jest najlepszy produkt, jaki czyli chodzi. Będę wiecznie piękny i młody, dla tak? Mnie najlepszy na świecie, czyli tak. Co, już muszę tu, nie muszę już tutaj przychodzić po prostu, no, bo ten krem załatwi wszystko. Ale ty nie lubisz, więc będziesz przychodzić. Będę przychodził, oczywiście, to tylko domowa pielęgnacja, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. No i jeszcze raz się żegnamy. To jest to serum, które otrzymałem od Ewy. To są w ogóle kosmetyki, które Ewa samą, całą recepturę obmyśla, wymyśla. To są jej kosmetyki. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Torebka również robi naprawdę niesamowite wrażenie. Jestem bardzo ciekawy, jak te kosmetyki, bo jeszcze nigdy od Ewy nic nie miałem. Jestem bardzo ciekawy, jak one się sprawdzają, ale no widać, że to są dermokosmetyki. I Ewa no, ma ogromną wiedzę na ten temat, także myślę, że będzie to produkt naprawdę świetny. Ewa powiedziała, że według niej to jest najlepszy kosmetyk na świecie, a jeżeli ona tak mówi, no to pewnie tak jest. Ja tym miłym akcentem bardzo wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Buziaki!